Cześć, witajcie za czwartą ścianą. Z tej strony Maciek i tak się składa, że dzień przed tym, jak to nagrywam, czyli 16 sierpnia, swoje 48 urodziny obchodził nikt inny jak nasz niedoszły Batman oraz jedna z najciekawszych person współczesnego Hollywoodu, czyli Ben Affleck. I zdałem sobie w tym momencie sprawę, że naprawdę dobrze trafiłem z tematem w termin, ponieważ o Benie Afflecku ostatnio robi się coraz głośniej, wbrew temu, że powoli jako osoba publiczna coraz bardziej się z tego hollywoodzkiego życia wycofywał i pozostawał gdzieś tam w cieniu, dając sobie czas na ułożenie pewnych spraw i czego by nie mówić, ostatnio faktycznie coraz więcej słychać o nim. Czy to za sprawą kontrowersji dotyczących tego, że no nie zostanie prawdopodobnie wpuszczony na premierę No Time to Die, czyli najbliższego filmu z Jamesem Bondem, czy to, że po dłuższej przerwie po raz kolejny wraca do swojego żywiołu, czyli zasiądzie wreszcie na krześle reżyserskim. Chwilę po tym, jak razem z Mattem Damonem, swoim przyjacielem, z którym napisali razem Buntownika z wyboru, oddali scenariusz kolejnego filmu już do produkcji. I nie wiem jak was, ale mnie osobiście to całkiem cieszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że z reszty naszej czwartościanowej ekipy chłopaki raczej nie chciały nagrywać tego odcinka, bo stwierdzili, że hashtag nikogo. No a dla mnie osobiście Ben Affleck jest jednym z ważniejszych twórców, zarówno jeżeli chodzi o warsztat aktorski, jak i reżyserski. Ja po prostu w pewien sposób na tych filmach się wychowywałem i mają w moim sercu specjalne miejsce. Czy to na przykład Pearl Harbor, gdzie jak to powiedział w swoim czasie Doug Walker, wtedy jeszcze za Flecka mogliśmy się śmiać, bo to było zanim został reżyserem. Czy to na przykład Armageddon Michaela Baya, czy no może w końcu te lepsze, Zakochany Shakespeare, Ścigając Emmy, czy w zasadzie jego chyba najważniejszy film, który właśnie współtworzył z Mattem Damonem, czyli Buntownik z wyboru. I to jest film, który dla mnie osobiście jest bardzo ważny i bardzo inspirujący. Więc na wieść o tym, że Ben Affleck tak naprawdę w końcu wychodzi z cienia i powraca do robienia tego, co myślę dla niego zawsze dużo znaczyło, no nie mogłem przyjść obok tego obojętnie. Ben Affleck to jest w ogóle bardzo ciekawa osoba pod względem tego, w jaki sposób podchodzi do pracy filmowej i zwłaszcza dlatego, że on ten filmowy świat zna w zasadzie na wylot. Bo zarówno siedział za kamerą, kręcąc jakieś swoje projekty, pisał scenariusze, od których zazwyczaj wszystko się zaczyna, no i grał, przez to znajdując się po drugiej stronie kamery, no wiedział jak to naprawdę wygląda zza kulis. Dzisiaj to tak naprawdę nie jest już tak rozchwytywany aktor jak kiedyś, ale uwierzcie mi, no były czasy, kiedy grywał w co najmniej 3 filmach rocznie, czy to większych, czy mniejszych, a także w produkcjach telewizyjnych. W pogoni za Amy to był pierwszy jego większy film, w którym dzięki reżyserowi Kevinowi Smithowi miał szansę w jakiś sposób się wybić i zaprezentować światu to, jak uzdolnionym jest młodym człowiekiem. Sęk w tym, że Ben Affleck, mimo tego, że robił karierę aktorską, zarabiał na tym dużo pieniędzy i należał w zasadzie do ówczesnej śmietanki towarzyskiej filmowego półświatku, no to on tak naprawdę zawsze marzył o tym, żeby właśnie raczej kręcić filmy, aniżeli tylko w nich grać. Nie wiem, czy na przykład jeszcze pamiętacie taki film, który się nazywał Gone Baby Gone, czyli w naszym przekładzie Gdzie jesteś, Amando? I mówcie co chcecie, ale jak na w zasadzie debiut, no nie koniecznie scenopisarski, tylko już na stołku reżysera, no była to naprawdę udana produkcja. A zresztą, no jego operacja Argo z 2012 została nominowana do Oscara i nie jestem pewien, czy przypadkiem nie udało jej się odebrać statuetki? Czekajcie, już sprawdzę. Tak, udało jej się zdobyć Oscara dla najlepszego filmu w 2012 roku. To jest bardzo fajny film z pogranicza takiego thrillera i kina wojennego. Naprawdę polecam, tak samo jak zresztą Gdzie jesteś, Amando, bo szczerze mówiąc niektórzy nawet są w stanie stwierdzić, że Ben Affleck lepiej się nadawał na reżysera aniżeli na aktora. Chociaż się z tym nie zgodzę, bo miał całą masę swoich udanych ról. Problem w tym, że pośród tych udanych ról trafiał na wyjątkowo złe filmy i to jest przypadłość masy aktorów, którzy
w jakiś sposób próbują się wybić i widać naprawdę po nich, że mają w sobie jakiś talent. Takie na przykład przykłady, nie wiem, Michael Fassbender, no czy na przykład Zac Efron. I bardzo często się zdarza tak, że to są aktorzy, którzy mają... są najjaśniejszymi punktami swoich filmów, kiedy tak naprawdę same filmy powinny zostać no, zmielone i wywalone do kosza. I czego by nie mówić, Ben w fatalny sposób dobierał propozycje grania i castingi, na które mógł iść, bo większość z tych filmów, z którymi zwłaszcza wiązał on w jakiś sposób jakieś swoje oczekiwania odnośnie tego, żeby one faktycznie były dobre i on wkładał masę serducha i sił, no to okazywały się no po prostu klapami. No, były takie cudowne filmy jak na przykład Księgowy i to był ostatni jego większy film, w którym grał. On był wcale niedługo po jeszcze gorzej przyjętym Batman vs. Superman, o którym sobie powiemy za chwilę. I no również nie miał sobie najlepszych ocen. Było również to Life by Night, którego był producentem. I również ten film nie wypalił, a wiemy doskonale, że to był jeden z jego passion projektów, które włożył masę serducha i on naprawdę chciał, żeby ten film wyszedł, miał masę dobrych chęci. Ja osobiście nie miałem jeszcze okazji go oglądać, ale no, był spektakularną porażką, zarówno na polu recenzenckim, jak i kasowym. No, mało osób na niego poszło, ale przecież były też takie filmy jak na przykład właśnie wspomniane produkcje Michaela Baya, jak na przykład Pearl Harbor czy Armageddon. I te filmy, zdaję sobie sprawę, że one dzisiaj są już kultowe i że wszyscy kojarzą je właśnie również dzięki Affleckowi. Nie były to filmy na skalę jego talentu. Jeżeli przeczyta scenariusz i mu się ten scenariusz spodobał, no to dawał z siebie wszystko. No tak jak było właśnie na przykład z tym Księgowym, czy nawet, a zwłaszcza z tym Life by Night, gdzie on ten scenariusz napisał przecież. No i niestety Ben Affleck miał również problem z tym, jak to ktoś kiedyś powiedział, że miał okazję zagrać dwie komiksowe postacie, które uwielbiał i oba te filmy były, no wiemy jakie były. Najpierw był Daredevil z 2003 roku, gdzie właśnie wcielił się w postać Matta Murdocka i wierzcie mi, gdyby nie Ben Affleck, ten film byłby kompletnie nieoglądalny. I widać od razu, że twórcy w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi w tej postaci i że po prostu próbowali z niego zrobić takiego kiepskiego, cringe'owatego Batmana. Przynajmniej ja to odbieram w ten sposób. No i był właśnie Batman. Zanim Ben Affleck jakby przyjął tą rolę, doskonale wiemy, że no, przeżył no, mimo wszystko trochę gówna w życiu. Bo był szereg nieprzemyślanych decyzji, łącznie z tymi castingami filmowymi. Bardzo szybko wkręcił się, śledząc jego karierę w ten amerykański sen, wydając pieniądze na różne projekty, czy na utrzymywanie swoich kolejnych apartamentów w Los Angeles. On sam nie potrafi zliczyć, na ilu odwykach był i ile tych odwyków poszło na marne. Jakiś czas temu Ben Affleck powiedział, że był taki moment, kiedy bał się, że zapije się na śmierć. Takim światełkiem nadziei dla niego był okres, kiedy przez prawie 13 lat był w związku z Jennifer Garner. I mówcie co chcecie, ale 13 lat bycia parą, kiedy i posiadanie dzieci, kiedy jest się hollywoodzkim aktorem, no to jest wyczyn, patrząc na to, jak kończą się niektóre związki. I ten niestety się skończył w bardzo podobny sposób, ponoć no, również z winy samego Afflecka, który no, po prostu będąc alkoholikiem nakładał niewiarygodną presję na swoją rodzinę. No, widać po prostu, że no, w jego życiu nie układało się wtedy najlepiej i odcisnęło to na nim wyraźne piętno. Pojawiła się jeszcze dla niego jedna szansa, jaką był występ w łączonym uniwersum DC jako Batman. No i wiadomo, Batman to jest kultowa postać. Każda osoba, która gra Batmana, czy kogoś z jego bogatej plejady towarzyszy i przeciwników, zapisuje się w historii kina. No i mieliśmy już wiele niesamowitych i pamiętnych kreacji aktorskich, począwszy od Adama Westa, przez Michaela Keatona, do Christiana Bale'a. I za każdym razem, kiedy kolejny aktor jest obsadzany w roli Batmana, no to zaczyna się toczyć między fanami wielka dyskusja na temat tego, czy ten aktor na pewno się nadaje. I co do Afflecka nie było wątpliwości, bo chociaż pojawił się w kiepsko przyjętym Batman vs. Superman, wiele osób, nawet tych, którzy nie lubią tego filmu, a no, ja akurat go całkiem lubię i uważam, że to jest bardzo ciekawy projekt,
Wiele osób wskazuje na to, że był on zarówno najlepszym Batmanem, jakiego do tej pory mieliśmy, a przede wszystkim najlepszym Bruce'em Wayne'em, bo co do Batmanów możemy się oczywiście tutaj spierać. Wiele osób uwielbia kreację Christiana Bale'a. Natomiast ten Batman to był zupełnie inny niż ten, którego dotychczas znaliśmy. Jeszcze bardziej ponury, jeszcze bardziej zamknięty w sobie, przeszyty traumą z dzieciństwa bardziej niż którykolwiek z poprzednich. I ostatecznie Batman starszy, bardziej doświadczony, zmęczony swoją fuchą i ostatecznie złamany, bo dla niego ludzkie życie przestało mieć po prostu w pewnym momencie jakieś znaczenie. I Ben Affleck włożył bardzo dużo do tej roli, użyję takiego prostego określenia, wręcz no, po prostu przypakował, niczym Hugh Jackman do roli Wolverina. Wiemy, że jest wielkim fanem Batmana, więc odrobił obowiązkową lekcję z czytania komiksów i zagrał w tym filmie. On ponoć wspomina bardzo pracę nad nim pozytywnie, no ale potem pojawiły się recenzje. Pojawiły się recenzje i Batman vs. Superman wbrew temu, co ludzie liczyli, no nie okazał się wcale przełomowym filmem. W owym czasie nikt tego filmu nie lubił i myślę, że na Benie Afflecku no, bardzo go to dotknęło, bo podobnie jak przy okazji Daredevila, no była to kolejna postać komiksowa, kolejna jej adaptacja, której po prostu no ludzie nie przyjęli. Natomiast no później przecież był jeszcze Suicide Squad, gdzie Affleck miał wprawdzie malutkie cameo w scenie po napisach oraz w jednej z początkowych scen, gdzie dostaliśmy fantastyczny moment z Batmanem, jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek mieliśmy. No i potem było Justice League. Jeszcze przez jakiś czas przecież mamiono go wizją tego, że pozwolą zrealizować mu własny film. On napisał scenariusz, parę osób mu powiedziało, że ten scenariusz jest dobry. I ja wierzę, że ten scenariusz był dobry, no bo niejednokrotnie Ben Affleck już udowadniał, zwłaszcza w duecie z Mattem Damonem, że jest w stanie tworzyć filmy kultowe, jeżeli pod względem scenariusza. I sam Affleck początkowo miał zarówno zagrać tego Batmana, jak i wyreżyserować ten film, potem zrezygnował z tego i podejrzewam, że to było zarówno przez reputację, jaką właśnie samo na siebie DCU w pewnym momencie ściągnęło, bo ludzie, którzy nim zarządzali, no nie do końca chyba wiedzieli, co chcą zrobić, w jakim kierunku pójść. Potem okazało się, że film, w którym Affleck chciał grać tego Batmana, czyli właśnie Liga Sprawiedliwości, no że no nie jest to do końca film, jaki im obiecano. No a poza tym też to był okres, kiedy właśnie jego kariera szła coraz bardziej w dół. Było to Live by Night, był księgowy. Widać chociażby po dokrętkach w Lidze Sprawiedliwości w wersji Whedona, jak bardzo już mu się nie chce. Da się odróżnić bez problemu sceny z wersji Snydera, gdzie Affleck jeszcze próbuje wycisnąć z tego Batmana tyle, ile się da, no oraz z wersji Whedona, gdzie po prostu przyszedł odebrać czek i tyle. Zwłaszcza kiedy przyszły informacje o tym, że no, Batman zostanie zrecastowany, Affleck już nie założy peleryny, bo kiedy wszystko mu się w życiu sypie, to no nie będzie latał w obcisłym trykocie. Chociaż z tego co wiem, to wyraził pozytywne zdanie na temat Batmana Pattinsona i powiedział, że Robert jest bardzo dobrym aktorem i że cieszy się, że to akurat on będzie mógł w rolę Batmana się wcielić. W tamtym momencie byłem przekonany, że dla niego jest to swoiste pożegnanie i to w sumie koniec, a jednak coś się zmieniło. Coś się zmieniło, ponieważ, no nie wiem, może w jakiś sposób Ben odzyskał chęci do życia i po prostu do robienia czegokolwiek, czy stwierdził, że siedząc w miejscu, no na zawsze pozostanie w tym dole. I wyraźnie coś tam jednak zaczęło iskrzyć i się układać, już nawet nie wnikając w sprawy prywatne, bo widać, że po prostu Ben Affleck w jakiś sposób wrócił do życia. I nie mówię tutaj wcale o takim życiu publicznym, mówię tutaj stricte o życiu filmowym. Po pierwsze była premiera tego filmu o koszykarzu, mianowicie The Way Back. I był to film moim zdaniem no, niedoskonały, dała się go obejrzeć gdzieś w internecie. W Polsce chyba go nie było w oficjalnej dystrybucji, ale nie wiem czy nie wylądował już na Netflixie czy czymś takim, będę musiał później sprawdzić. Ben Affleck zarówno gra w nim główną rolę, jak i jest producentem wykonawczym tego filmu i podejrzewam, że to właśnie był ten moment, jego premiera, gdzie w jakiś sposób przemyślał to, co się dzieje i zdecydował się na jednakowoż na powrót. Nie tylko dlatego, że ten film otrzymał naprawdę pozytywne recenzje
Ale przede wszystkim była to kwestia tego, że film poruszał no, tematy, które mogły go dręczyć. Było to swoiste wyznanie, ponieważ postać, którą grał Affleck, czyli Jack Cunningham, była gwiazda koszykówki, otrzymuje drugą szansę na to, by po prostu wychować sobie kolejne pokolenie. Tak naprawdę Jack Cunningham również przechodził przez alkoholizm, również przechodził przez rozpad małżeństwa i Ben Affleck sam wspomina, że przeżywał na planie tego filmu załamanie nerwowe, bo po prostu zbyt wiele rzeczy mu się kojarzyło z tym, jak potoczyły się jego własne losy, ale najwyraźniej no to było potrzebne i to było po prostu takie zaakceptowanie przed samym sobą no, tego, że no, trzeba ruszyć do przodu i pewnie gdyby ten film nie okazał się sukcesem, to może i sam Affleck również by no, nie próbował dalej. A wiemy, że w tym momencie no, jest sporo projektów, nad którymi on pracuje, nad niektórymi pracował w tajemnicy. Między innymi właśnie z Anną de Armas zagrał chociażby w filmie Deepwater, ale nie licząc tego był jeszcze właśnie ten The Way Back. I bardzo dobrze widzieć go znowu w formie, chociaż widać, że do chociażby dawnej kondycji fizycznej i mentalnej no mu jeszcze daleko, ale grunt, że próbuje. Sam przyznaje, że no, na punkcie swoich błędów i niepowodzeń, no, do których doprowadził w pewien sposób, ma obsesję i nie może ich wrócić z pamięci, więc jakby fajnie, że zajmuje się czymś, co odwraca w jakiś sposób jego uwagę. Wiemy także, że razem z Mattem Damonem, z którym przecież kiedyś stworzył scenariusz do no, kultowego i oscarowego filmu. No, pracowali nad scenariuszem filmu The Last Duel z Adamem Driverem, czyli to będzie film o ostatnim wielkim pojedynku rycerskim zarejestrowanym we Francji. Ostatnim legalnym pojedynku oczywiście, no bo wiadomo, tam mogły być różne przypadki. Ja osobiście wierzę, że to może być naprawdę dobry film. Przede wszystkim dlatego, że wierzę w duet Damon and Affleck. No, to są ludzie, którym się dobrze ze sobą pracuje, no bo są starymi kumplami jeszcze od czasów szkolnych. I byłoby dobrze, gdyby The Last Duel nie tylko okazał się sukcesem krytycznym, ale też na siebie zarobił, bo no, zapowiada się to jako droższe, ale na pewno ambitne kino, które podejrzewam będzie miało sporo do ugrania w przyszłorocznej puli oscarowej. No i na pewno przysłuży się obsadzie, która w nim gra, bo mamy chociażby w niej Adama Drivera. Na pewno przysłuży się reżyserowi, bo za sterami ma się Ridley Scott i on dawno nie nakręcił dobrego filmu. No i przede wszystkim Affleckowi, bo będzie to w jakiś sposób no, jego powrót, być może z przytupem. Pytanie tylko w jakim stylu, bo wiadomo, różnie może być. No i jeszcze ostatnio gruchnęła jedna wiadomość, którą właśnie sam niedożyły Batman potwierdził. Mianowicie planuje on, gdyż prace nad The Last Duel trwają i film jest zapowiedziany na rok 2021, a on już w międzyczasie pracuje nad kolejnym projektem. Deadline podało jakiś czas temu, że Affleck na boku pracuje nad przełożeniem na język filmu powieści Sama Wessona, czyli The Big Goodbye. I jest to książka, która opowiada o kulisach powstawania filmu Chinatown, czyli perełki w i tak już bogatym portfolio reżysera chociażby Noża w wodzie Romana Polańskiego. Nie wiem, co mnie bardziej w tym momencie rajcuje. To, że właśnie dowiem się, jak przebiegała produkcja no, jednego z moich ulubionych filmów, czyli właśnie The Chinatown, a z takich pojedynczych informacji, jakie tam gdzieś wyłapywałem, to tam się działy najróżniejsze rzeczy i jest to zdecydowanie materiał na film, czy to, że właśnie za sterami zasiądzie Affleck. Wiecie, to nie będzie wyłącznie tak jak The Last Duel, projekt scenariuszowy, czy jak The Way Back, powrót do aktorstwa. To będzie pełnoprawny, wyreżyserowany przez niego film. I doskonale wiemy, że ostatnio tematy tej nostalgii starego, dobrego Hollywoodu są na topie. No, The Once Upon a Time in Hollywood okazało się być hiciorem. I myślę, że zapoczątkowało nową modę na to, bo ostatnio całkiem dużo produkcji różnego rodzaju do tego okresu nawiązuje. I podejrzewam, że to też będzie dobra okazja dla Afflecka, żeby po raz kolejny się wykazać. Dobrze, że no nie pisze niczego sam, tylko że faktycznie bierze jakiś materiał źródłowy, który no już jest całkiem solidny i opowiada jakąś fajną historię, dzięki czemu po prostu będzie mógł no, pobawić jako reżyser, który no finalnie, jakikolwiek ma scenariusz, zawsze ma największy wpływ
na to, jak później film się prezentuje. To on ten scenariusz w jakiś sposób przetwarza. No, można przecież powiedzieć, że przy okazji robienia adaptacji filmowych są one adaptowane dwukrotnie. Nie ma również wątpliwości, że ten projekt przyciągnie na pewno ciekawe nazwiska i będziemy mieli pewnie gwiazdorską obsadę, no bo aktorzy z Hollywood uwielbiają odgrywać dawnych aktorów, na których prawdopodobnie oni się dawniej wychowywali. I podejrzewam, że no sam Ben wychowywał się na filmach z tego okresu, prawdopodobnie również na Chinatown. Mimo tego, że kiedy on kręcił filmy, no to już wyglądało to nieco inaczej. W każdym razie bardzo dobrze, że jakby sprawy toczą się w ten sposób. No, Hollywood zna całą masę przypadków, kiedy jakaś gwiazda filmowa praktycznie była na dnie, tylko po to, żeby się potem odbić i popłynąć w górę. Doskonałym przykładem jest chociażby no Robert Downey Jr., którego kariera przed wejściem do MCU no była naprawdę w punkcie krytycznym i już no ludzie za bardzo w niego nie wierzyli, że cokolwiek z niego będzie. A no tutaj okazało się, że był to dla niego swoisty redemption arc i w tym momencie no jest w czołówce najlepiej zarabiających aktorów na świecie. Mam nadzieję, że i tutaj również się uda. No będzie to tak naprawdę pierwsze reżyserskie zadanie Afflecka od 2016 roku. I ja z całej siły mu kibicuję i życzę jak najlepiej, bo nie chcę, żeby po prostu człowiek się zmarnował, widząc to, jak bardzo przywiązany jest do filmowego świata. Na pewno ten świat by wiele stracił, gdyby on z niego odszedł. I to jest moim zdaniem piękna i no wręcz wzruszająca historia, no o tym, jak faktycznie w życiu się coś może zmienić i można ponownie ruszyć do przodu. No, Ben tutaj, myślę, będzie inspiracją dla całej masy ludzi. Osobiście czekam zarówno na The Last Duel, jak i na The Big Goodbye. W tym momencie może być już tylko lepiej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się tam za czwartą ścianą. Do zobaczenia. Hej.